Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Ja nazywam się Julianna, a dzisiaj będę przerabiała ubranie. Będę w sumie dawała nowe życie bluzce, która już w mojej szafie trochę siedzi, ale jest to naprawdę świetny pomysł, świetny DIY, więc zostańcie do końca. Tutaj wyświetlają Wam się Wasze prace, prace inspirowane moimi filmami. Dzisiejszy DIY i o co w nim chodzi, jak on będzie wyglądał, a jest on naprawdę bardzo ładny i mam nadzieję, że mi wyjdzie. Mamy białą koszulkę, do której będę przyszywała jakiś wzorek z innej kolorowej koszulki muliną. Do muliny mam takie specjalne, duże igły, które zaraz Wam pokażę, ale najpierw pokażę Wam materiał, z którego będę wycinała nasz wzór. Dokładnie z tej koszulki wytnę dzisiaj gwiazdę, którą naszyję na tamtą białą, niebieską nicią, a dosłownie to niebieską muliną, która mi została po jeszcze jakimś DIY-u. No i napiszcie w komentarzu, co to był za film, jeżeli pamiętacie. Mogłabym wycięty symbol z tej koszulki przyszyć nicią muliną. Muliną czerwoną. Myślę, że to by do siebie pasowało. Szczególnie, że miałam w planach, żeby ta koszulka była podobna kolorystycznie do tej czapki, dlatego ją dzisiaj mam na sobie. Tylko, że ten kolor jest zupełnie inny od tego. W każdym razie wydaje mi się, że ten i czerwony fajnie będzie ze sobą współgrał. Myślę, że tak, ale zaraz to wszystko rozłożę na biurku i pomyślimy. Na początku odrysuję sobie z internetu gwiazdę, którą zaraz później wytnę. Pokażę Wam moje igły jeszcze bardziej z bliska. Mamy tutaj trzy, ale ta jest już naprawdę bardzo długa i będzie mi się ciężko przeplatało, więc wezmę tą najmniejszą. Jednak uznałam, że przyszyję to niebieskim, ponieważ czerwony już mi się skończył, gdyż robiłam tego pewnego DIY-a i tam wykorzystałam praktycznie cały czerwony. Zielony średnio pasuje, biały jest dosyć nudny, a niebieski pasuje. I tak właśnie prezentowałby się cały DIY. Nie wszystko tutaj jest równe, ta gwiazda nie jest stuprocentowo równa, jakbyście ją kupili w sklepie. No ale w końcu to DIY, coś co zrobiłam sama. I nie zawsze wszystko musi być równe, więc jak też Wam coś nie wyjdzie, to się po prostu nie przejmujcie. No bo w końcu zrobiliście to sami, zaoszczędziliście pieniądze. No i nikt inny nie będzie miał drugiej takiej samej koszulki jak Wy. Życzę Wam miłego dnia, do następnego, cześć!